Okej, kochani, pokazuję wam, jesteśmy w Ikei. Pokażę wam, może będzie coś ciekawego, to będziemy się, że tak powiem, będę wam pokazywać. Słuchajcie, szukam sobie kufli, ale widzę same plastikowe, bez sensu, nic plastikowej. Jakie ładne miseczki. Strasznie się takie podobają. Takie czarne miseczki. Talerze. O. Takie talerze czarne. Super są te talerze. Kurde, to ładne. Naprawdę ekstra. Przeróżne. To bym po prostu wszystko tu wykupiła najchętniej. Świetnie są. Wiecie, że jeżeli ja jestem w jakimś sklepie, gdzie są kubki, to na pewno stąd bez kubka nie wyjadę. To jest coś takie zwykłe. Co prawda, ale no pewnie mnie mąż z domu wyrzuci już, bo już się w szafkach nie mieszczą, ale coś muszę kupić. Nie wyjadę stąd bez kubka, nie ma opcji. Patrzcie, jaka ładna kuchnia. Tak sobie chodzę i oglądam różne kuchnie, bo chcę sobie, przecież wiecie, że kiedyś tam wymienić moją. Zobaczcie, bardzo mi się podoba. Ładne wykonania, wykonanie tej kuchni. No super, bardzo ładne. I kolorystyka, ale już bordowo-szara, tak? Tak. Przyjechałam już z Ikei i postanowiłam wam pokazać, co kupiłam. Może nie są to jakieś ogromne zakupy, ale jakieś takie różne drobne rzeczy do kuchni sobie kupiłam. Kupiłam sobie nowe dwie deski. Jedna drewniana, jedna plastikowa, ale taka fajna, bo w sumie bardzo taka gruba. Ciekawa jestem tylko, jak to się będzie zachowywało, tak wiecie, w użytkowaniu. No podejrzewam, że każda deska no, będzie się po prostu rysować i nie ma na to chyba żadnej rady. Wiecie co, i niestety, ale nie ma tu cen na tych produktach i ja nie pamiętam dokładnie, ile te deski kosztowały, ale coś mi się wydaje, że tak albo jakieś 15 zł i 10, albo coś takiego. I to jest jedna rzecz, znaczy dwie rzeczy właściwie. Kupiłam, słuchajcie, prześcieradło do Michała pokoju na łóżko, ponieważ on ma taki tapczan 90 na 2 metry. Więc takie prześcieradło kupiłam, mówiąc szczerze, to go jeszcze nie otwierałam, więc zaraz sobie sprawdzimy, jaki to jest materiał, znaczy w sensie, no jaki do typu, bo ja wiem, że to jest bawełna. Zaraz zobaczymy, czy to będzie w porządku. I tak chciałam, wiecie co, no wydaje mi się, że powinno być dobre, jeśli chodzi o rozmiar, no ale to też się oczywiście okaże. Takie jest. Takiego szarego koloru. O, jest na gumce. No, całkiem. Chociaż mówiąc szczerze, to prześcieradło jest dosyć cienkie. Taka cienka ta bawełna jest. No jaką to ma trwałość, nie mam pojęcia. Nie kupowałam nigdy żadnej pościeli z Ikei, więc ciężko mi powiedzieć. Z tego co ja widzę, to ten kolor jest taki ciemniejszy. To wcale nie jest taki jasny szary. Ja wolałabym chyba jaśniejszy jednak. No trudno. Na razie mam takie, ale jak będzie dobre, to będę przynajmniej wiedziała rozmiarowo, jakie kupować i będzie wtedy ok. Kupiłam jeszcze, co prawda, kupiłam tak, 100 takich małych świeczuszek do kominka.
do różnych, wiecie, takich. Ja mam takie małe, też akurat z Ikei, świeczniki, więc kupiłam sobie 100, to się opłaca, to kosztuje chyba 13 zł. 12,99 chyba, coś takiego. Kupiłam miskę, taką dużą, szklaną, klasyczną zupełnie, ale fajna, przyda się mi na jakieś, wiecie, sałatki, takie rzeczy, no czasem jakieś owoce czy coś tam. Kupiłam kolejne miski, patrzcie, mam fazę na miski ostatnio. Dwie zwykłe takie miseczki białe, takie same. Jedna chyba, nie wiem, 5 zł te miski? Chyba 5 zł wydaje mi się. Także całkiem fajna cena. To się też przydaje na takie różne, wiecie, nawet jakąś taką mniejszą ilość sałatek, sałatki jakieś czy czegoś. Fajna sprawa. I kupiłam, słuchajcie, sobie talerze takie małe, takie jakieś na ciasto, no wiadomo, no na co się tam chce, ale są małe, więc takie bardziej mi to wygląda, takie deserowe, mniejsze na ciasto. I kupiłam sobie ich 6 i to na pewno pamiętam, że ten talerz kosztował 2,51, więc też taka całkiem rozsądna cena, a zwykłe białe, więc to też takie klasyczne. Ta miska duża, największa, chyba kosztowała 15 zł? Nie, mniej, 10, a potem się okazało jeszcze, że chyba 8, taka jakaś przecena była. Nie wiem, wiecie co, nie pamiętam dokładnie tych cen, niestety. No i co, i to wszystko. I torba z Ikei, która jest fajna, na zakupy się przyda. Chyba za 3 zł. No, także to są moje zakupy. Może nie jakieś ogromne, ale tak jak mówię, jakieś tam takie rzeczy do kuchni zawsze się przydadzą. Niektóre rzeczy zawsze wymagają wymiany, więc no więc tak, widzieliście tam, że trochę tak pokazałam, co tam w tej Ikei było. Kubeczka nie kupiłam żadnego i jest mi bardzo smutno, ale wiecie co, nie było żadnych kubeczków jakichś takich, no takich, które by mnie jakoś urzekły. Zwykłe, proste, no to takich mam mnóstwo w domu. Żaden mnie jakoś nie urzekł, żaden nie chciał ze mną iść do domu, więc żaden nie poszedł, niestety. Także tym razem wyprawa bez kubeczka, smutno. No i moi kochani, zrobię sobie teraz peeling po tych wszystkich zakupach i tak dalej, a w ogóle tak moja cera jakoś potrzebuje teraz bardzo oczyszczenia. Zrobię sobie peeling, słuchajcie, ja go dostałam od kogoś z Was, albo w karteczkach, albo dostałam go od Dadziejki i Mario, wiecie co, już nie pamiętam, ale jest to w każdym razie Selfie Project, drobnoziarnisty peeling truskawkowy, tak wygląda, no, truskaweczka. Potrzebuję oczyszczenia, więc myślę, że to będzie fajna opcja, także sobie zrobię i zaraz Wam powiem, jak mi się sprawdził. No i słuchajcie, to koniec. Już, że tak powiem, zmyłam. Powiem tak, wrażenie bardzo fajne. W sensie peeling taki, nawet o takim zapachu powiem Wam, że jakoś go tam w miarę czułam. Może tak nie w pełni, ale jednak czuć było, że to taka truskaweczka słodziutka. Co jeszcze mogę powiedzieć? Czuję oczyszczenie tej skóry. Ta skóra jest taka mocno oczyszczona rzeczywiście, aczkolwiek powiem Wam, że drobineczki bardzo delikatne i nie było ich tam tak strasznie dużo. Więc dla osób, które mają taką bardziej wrażliwą cerę, też jak najbardziej myślę, że może być, bo one nie były takie inwazyjne, tylko takie naprawdę takie delikatnie oczyszczające. Więc ja jestem zadowolona, bardzo fajnie, mam tu jakieś takie kurcze pryszcze na czole, w sumie nie wiem dlaczego, bo jestem na takim etapie w tym momencie, że nie powinnam już ich mieć, a jeszcze jakoś mam i nie poznikały. I mam wrażenie takiego naprawdę dobrego oczyszczenia, taka wygładzona jest teraz ta moja skóra, no ale taka, aha, no tylko, że nie, i też nie ściągnięta, i to jest myślę, że ważne. No i teraz już co, no teraz już sobie tylko dalszą pielęgnację zastosuję, w sensie tam wezmę jakiś tonik, jeszcze nie wiem który, pewnie, ponieważ jest to nocna pielęgnacja, to jeszcze wezmę moją esencję. Z Bielendy chyba sobie wezmę esencję. Wezmę sobie serum olejowe jakieś. Zobaczę, które. Może z Ministerstwa Dobrego Mydła. I ponieważ serum jest olejowe, to krem wezmę taki
już nie bardzo, bardzo bogaty, może z Mia Cosmetics, któryś wezmę różany. No, tak myślę. No, także tutaj będę się już żegnać z Wami z tego miejsca, w tym moim tutaj wspaniałej takiej opaseczce, tak? Żegnam się już z Wami i do zobaczenia w kolejnym vlogu.